Produkcja z pewnością jest pełna wyzwań, ale czy musi być chaotyczna? Nazywam się Krzysztof Pawłowski, a to produkcja bez chaosu w której opowiem Ci, jak uporządkować procesy w Twojej firmie. Partnerami odcinka są: Lean Action Plan, doradztwo w zakresie optymalizacji firm MŚP, kurs LIN, certyfikowane szkolenia online dostępne od zaraz, aplikacje LIN, gotowe narzędzia do usprawnienia procesów, lin Leader, certyfikowany program rozwojowy. Cześć witaj bardzo serdecznie w kolejnym odcinku produkcji bez chaosu dzisiaj jestem dalej w temacie układania maszyn e, hali produkcyjnej wykorzystywania tej powierzchni dzisiaj taki tytuł odcinka sztuka układania maszyn mogłem jeszcze dodać japońska sztuka ale nie nie będzie to japońska nie będzie to origami ale będzie coś związanego z papierem i zabawą w sumie w ten papier Chciałbym Ci dzisiaj pokazać nasze podejście, naszą metodę do tego, jak optymalizować, układać maszyny na produkcji, jak to robić, bazując na naszym doświadczeniu, ale też na bazie doświadczeń pracowników, wiedzy, ale nie tylko jakby intuicji, przeczuć, oczekiwań, ale również twardych, mocnych danych. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać, jak to wszystko łączymy. I jak ty dzisiaj sobie też możesz to po prostu wykorzystać, sprawdzić i to najlepiej tak naprawdę dla ciebie będzie się sprawdzało w momencie, kiedy będziesz miał potrzebę, żeby zmienić układ swoich maszyn. Więc sztuka układania maszyn, takie wydanie pierwsze, można tak powiedzieć. Jedziemy po kolei. Najczęściej, kiedy to się w ogóle dzieje. Najprostszy przykład to kiedy rośniesz i tak naturalnym tokiem życia kupujesz maszyny jedną za drugą, dochodzisz do pewnego rodzaju skali, budujesz nową halę i wtedy przychodzi ci ta myśl, która była tam w odcinku trzecim, tak jak budujesz nową halę, tam sobie poukładam. No i faktycznie jakby bardzo często dostajemy to zapytanie, kiedy ktoś buduje nową halę i chce sobie to poukładać, żeby już nie powielać tych samych błędów. Ale ustawienie maszyn to również element na obecnej Częstochali, ponieważ tak jak wspomniałem kupujesz maszyny, więc musisz je gdzieś ułożyć, wdrażasz nowy produkt, nowa technologia, zmienia się trochę popyt, więc dochodzi więcej urządzeń, może się coś po prostu zmieniło w strukturze sprzedaży twoich produktów portfolio, więc jest kilka powodów, dla których mm, możesz to działać. Taki jeden też bardzo ważny to, jak już to chodzi, że jesteś na tym poziomie świadomości, że mm, tego marnotrawstwa straty nad tymi transportami jest bardzo dużo, więc chcesz optymalizować ten przepływ. Ułożenie maszyn na hali produkcyjnej nazywamy, tu już po angielsku wejdzie, takim słowem jak layout. Więc często mogę to wtrącić i yy, oznacza to samo jak po prostu to ułożenie maszyn. Dlaczego jest to ważne i jak tak naprawdę wiele firm często zderza się z takim problemem, gdzie ustawić tą nową maszynę? No kupiliśmy, najczęstsza odpowiedź tam gdzie jest miejsce. A dlaczego to ważne? Dlaczego warto w ogóle nad tym pracować? Bo mam tylko taki jeden konkretny przykład tutaj wyciągam. Żebyś sobie to usmysłowił po prostu. Jeżeli to ustawiasz źle, wiesz o tym przede wszystkim, jak już wiesz, to, już to, to bardzo źle, może czasem nieświadomie to się po prostu dzieje, nie analizujemy tych przepływów, tych zbędnych strat, to pamiętaj, że błędne ustawienie maszyn to po prostu strata codzienna, generowana codziennie na całe lata. Czyli dzisiaj Twoje wózki widłowe, Twoi ludzie chodzą, marnują czas, nie mają wydajności zużywają energię, czy tam gaz w wózkach widłowych. Więc to wszystko jest koszt. Koszt, który nie zostanie ci zwrócony, bo możesz powiedzieć, dobrze, tam paliwo trochę przejechał, zużył, mała strata. Ale czas tego pracownika jest bardziej cenny często od tego, a nie daj Boże dochodzi do sytuacji, że proces musi czekać, bo transport musi przyjechać. Może też być taka sytuacja, że robimy dużą nadprodukcję, no bo nie opłaca się wwozić jednej sztuki, prawda, z drugiej hali, więc trzeba zrobić jakąś partię, paletę całą i dopiero wtedy przewieźć. Więc tutaj też wchodzą aspekty też komunikacyjne, planowania produkcji i tak dalej. Pamiętaj, błędne ułożenie maszyn to strata codziennie na całe lata, dlatego jest to po prostu ważne. I możesz nie zdawać sobie z poziomu wielkości tej straty, ale jeżeli przyjrzysz się temu uważnie, to zobaczysz ile to kosztuje i tak naprawdę jaka jest tego skala. Podstawą do tworzenia layoutu, do której cię zachęcam jest rysunek. Oczywiście twojego ułożenia maszyn to taka podstawowa rzecz, czyli ten layout i żeby był w kadzie. Nie musi być to system AutoCAD, są takie Płatne licencje, takich podróbek, trochę KADA, powiedzmy, gdzie możesz sobie to narysować, bo nie potrzebujesz zaawansowanych funkcji. Zakładam, że nie każda z Waszych firm jest technologiczna, ma KADA, KAMA u siebie, więc po prostu można wykorzystać jakąś licencję, dożywotnią, tańszą kupić i mieć to w kacie. Dlaczego w KADzie? Po pierwsze są tam wymiary. Możesz nosić wymiary, kolory linie, wyłączać warstwy, włączać, oznaczać sobie różnego rodzaju rzeczy, więc nie kartka, niedługopis na pewno, nie polecam też rysunku w formie, nie wiem, jakkolwiek, czy nawet bloczków w ramach, nie wiem, jakiegoś tam miro, tablicy i tak dalej. Poglądowo ok, ale do, 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 do takiej prawdziwej pracy na to niestety nie. I też Przestrzegam do tego, że jak już rysujesz ten layout, nawet w kadzie, a tu mam niestety przykład od, od powiedzmy firmy konkurencyjnej, gdzie później weszliśmy do, do tej firmy, akurat współpracując i dostaliśmy taki layout. To jakby nasza rekomendacja była, że trzeba to narysować na no nowo. Możesz się zastanowić, co tu jest nie tak z tym layoutem. Jeżeli tego nie widzisz w filmu, no to powiedzmy są to same kwadraty i prostokąty. Brakuje trójkątów. Więc to jest taki rysunek bardzo poglądowy i okej, okay, on prezentuje, powiedzmy, jakąś tam formę, ale zupełnie nie ma takiej intencji rzeczywistości tutaj. No bo jak wyjdziesz na, na, na hale, to nie wszystko jest prostokątem i kwadratem, dlatego my też do tego podchodzimy w taki sposób, że. Te wymiary nie chodzi mi tutaj o to, żeby były rysunkami technicznymi maszyn. Absolutnie nie. Ale gabaryty są bardzo istotne. Wszystkie wcięcia, wycięcia mają znaczenie. Ale nie tylko to, bo ważne jest przede wszystkim miejsce wejścia i wyjścia tego materiału. Chociażby skrzynki elektryczne ich otwieranie jest bardzo ważne. No bo zakładając optymalizację ustawienia maszyn, będziemy brać to po prostu pod uwagę, żeby było dojście do skrzynek, żeby będziemy sprawdzać, które urządzenia można do siebie połączyć, przyłączyć i tak dalej. Więc jeżeli mamy takie maszyny, to musimy zobaczyć gdzie wchodzi materiał, gdzie wychodzi. To jest bardzo istotne ze względu na logistykę. Oczywiście do tego dochodzą inne aspekty, jak pola odkładcze, drogi transportowe, czy też miejsca magazynowe, regały i tak dalej. Jest tego sporo. Nie jest to moją tutaj intencją, żeby technicznie omawiać, jak ma ten rysunek wyglądać, ale przestrzegam ci od razu, żeby nie wyglądał tak właśnie, że jest to kwadraty i to są po prostu jakieś bloki, które sobie ustawiamy na hali. Nie, tego tak się nie robi. Drugi element, który jest bardzo ważny i dużym, to analiza danych. I tych danych, w zależności oczywiście od firmy, jest ogrom, może być ogrom. Może ich nie być i czasem rekomendacją jest to, żeby wrócić i sobie je zrobić. Ja będę starał się to pokazać teraz, kolejną część, na, na konkretnym przykładzie, na tej stacji, takim, którym, które wydarzyło się parę lat temu, kiedy dostaliśmy zapytanie od klienta w ramach reorganizacji całego layoutu, ponieważ mierzył się ze wzrostem sprzedaży projektów w perspektywie pięcioletniej. I to była branża Automotive, akurat 150 osób zatrudnionych. Dosyć spora liczba produktów, ponad 300, przy różnych seriach nisko i wysoko seryjnych. Prezes zadzwonił do nas, powiedział panowie: Włażyłem się na budowaniu nowej hali. Widzę potencjał w obecnej hali. Nie chcę budować nowej hali. Czy jesteście w stanie poukładać tak te urządzenia i maszyny? A kupuję ich sporo, nie jeszcze nie wiem ile, bo wchodzę w projekty, to też trzeba policzyć. Zaznaczył, żeby to wszystko się zmieściło. Grudne wyzwanie, nie, ale cóż, bo, no, po to też jesteśmy, więc e, usiedliśmy do tego. Okazało się, że musimy gdzieś uwolnić około 25% powierzchni obecnej. Ze względu na też na zwiększenie rotacji, możliwości planowania skrócić lead time kluczowej rodziny produktów z 28 do 18 dni, dostosować produkcję do wzrostu obciążenia o 60%, no i tym samym zredukować VIP, który zajmuje miejsce na hali produkcyjnej o około 40%. To były takie nasze założenia wstępne, ponieważ one wynikały z naszej współpracy. W takie ramy czasowe tej współpracy to był pierwszy element diagnozy, dwa tygodnie, taki audyt stanu obecnego. Czy znaczy dwa tygodnie mówię w zakresie czasu? On nie trwał dwa tygodnie. Dzisiaj audyty takie wstępne wykonujemy w zależności od wielkości firmy 2-5 dni i jakby mamy też zebrane dane, wiemy co firma posiada, co nie. No I akurat w tym przypadku ze względu na to, że był to duży projekt, no to zaciągnęliśmy też również kolejne narzędzie, jakim jest mapowanie strumienia wartości. Dla kluczowych rodzin. Kolejny element no to też były typowe warsztaty layoutowe, trwały trzy dni i opracowaliśmy koncepcję nowego layoutu na bazie tych wszystkich danych i wypracowanych modeli związanych z mapowaniem strumienia wartości. No i ostatecznie projekt layout, czyli przekucie tego w rzeczywistość, to już trwało. W horyzoncie czasowym 12-miesięcznym, pokażę, nie było to wcale takie łatwe i proste, żeby to wszystko zmieścić w czasie. A więc analiza danych wejściowych, akurat w tym przypadku, było ich sporo. Była to oczywiście lista produktów, były to sekwencje operacyjne, czyli cała ta technologia, marszuta routing, jak sobie nazwiemy to BOM, czyli lista materiałów składowych, oczywiście lista maszyn, o i nie każda firma to posiada, mierzy w rozbiciu na poszczególne składowe. Czasy cykli dla poszczególnych produktów, ilości oraz czas przezbrojeń to też bardzo ważny element, który czasem unika. Wielkości partii produkcyjnych, te minimalne serie. Oczywiście sam rysunek, layout, cut. okazało się, że musimy sobie go narysować. Sposób transportu międzyoperacyjnego, paletyzacja międzyoperacyjna, częstotliwość wysyłek, minimalne zamówienia od dostawców, częstotliwość dostaw, ograniczenia dostaw oraz kooperacja, jeszcze w to wchodziło wszystko, no i takie ograniczenia techniczne na hali produkcyjnej. No nie każdą ścianę zburzysz, nie wszędzie postawisz maszynę, może masz jakąś suwnicę, więc tego może być sporo. Jak widzisz, dosyć duża lista, możesz sobie wrócić do niej i zastanowić się, nad tymi rzeczami, które już masz, z naszego doświadczenia one są potrzebne. Tutaj taki przykład. Oczywiście nie wszystkie musisz wykorzystać, tak? ale ci obraz całości. W tym przypadku mamy na przykład w tym, tym, tym case study przede wszystkim grupowanie produktów w rodziny. No 300 produktów okazało się, że standardowo mogliśmy wygenerować tam z 10-15 rodzin. No i co? Dwie, trzy rodziny stanowiły największą 80% sprzedaż pod kątem ilości, więc szybko, łatwo mogliśmy wytypować, za się wziąć. Dodatkowo musieliśmy na bazie analizy danych przygotować analizę zdolności produkcyjnych, czyli tak zwane capacity. W związku z tym, że zmienialiśmy to w latach, no to musieliśmy wiedzieć, kiedy Jaka maszyna dojdzie, jakie będzie obciążenie poszczególnych urządzeń, no i kiedy będą one wdrażane, więc ta perspektywa była bardzo istotna. Oczywiście takie podstawowe analizy, jak przepływ materiału, może już usłyszałeś jakieś takie słowa jak spaghetti, więc ciągnie się ten produkt jak makaron przez nasze hale produkcyjne długość dróg tego przejścia materiału, tak czasem wozimy go nadmiernie, no i przy okazji poziom zapasów międzyoperacyjnych, gdzie one się znajdują, ile ich jest tak naprawdę, ile miejsca nam tak konsumują, nie mówiąc już o wartości tego zapasu. Dosyć sporo mówię o tym analizie, a to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. Więc nie chcę też tutaj wchodzić w detale i szczegóły. Zapraszam cię do, po prostu do kursu Layout. Mamy taki będzie link w opisie layout, czyli układanie maszyn. Taki prosty kurs w wersji w samej prezentacji, 199 zł, kosztuje, w wersji prezentacji z lektorem to jest 299 zł. Mówię o kwocie brutto, oczywiście, więc ty albo Twoi pracownicy mogą po prostu z niego skorzystać, możecie się przygotować do warsztatów. Właśnie są tam opisane analizy danych, przykładowe wyniki, jak do tego podejść jak przeprowadzić dalsze działania. Tak jak wspomniałem, drugi etap to było mapowanie strumienia wartości. Pewnie będę kiedyś nagrywał więcej o mapowaniu strumienia wartości, tak w skrócie mieliśmy szkolenie, game jakiś, ale potem już przeszliśmy stricte na proces. Obserwacja na procesie, na hali produkcyjnej. Nagrywaliśmy te procesy. Szliśmy krok po kroku, czynność po czynności, szczegółową analizę tych procesów. Na bazie tego zbudowaliśmy Mapę stanu obecnego i mapę stanu przyszłego. Wiedzieliśmy jak to może wyglądać. Dało nam to taki fajny obraz, też, jakieś perspektywy, ale przede wszystkim skierowane dla tych osób, które tam już pracowały na co dzień. Były, wiecie, była, wiesz, przekute do tego, nie mówię że do biurka, bo chodzili po hali, oczywiście byli obecni. Tam się nie da w takiej firmie nie być w sumie obecnym. Tak bardzo. No, może niektórzy potrafią. Ale przede wszystkim nie mieli już tak, te, te te okulary mogli na nowo założyć. Kiedy przychodzili obok tych samych procesów, już nie zwracali uwagi na to marnotrawstwo, na te straty, na to, że to tak to wygląda, więc otwarli na nowo oczy, że można to robić inaczej. I to był taki fajny wkład, bo przystąpiliśmy do warsztatów layoutowych. podzieliliśmy się na grupy, ponieważ um, mieliśmy do dyspozycji tam chyba około ze 20 osób, tak naprawdę, do tych warsztatów. Od najwyższego kierownictwa przez poszczególnych kierowników działów, jakości technologii, utrzymania ruchu, oczywiście również, ale też te osób produkcyjnych, kierownik produkcji czy brygadziści. Mieliśmy oczywiście BHP, system zarządzania jakością, czy nawet handlowcę i zakupowca do tych warsztatów. Podzieleni na grupy mogliśmy opracować koncepcję w poszczególnych pogrupach. Na drugi dzień. Wszyscy przedstawili swoją koncepcję, plusy, minusy, założenia, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej. Razem, wspólnie ujednolicaliśmy tą koncepcję. Tak jak wspomniałem, było to zrobione na kartkach, na wycinankach, na kolorach, tak. Tu jeszcze nie wszedł, jakby to wszystko było wydrukowane z do mieliśmy miarkę oczywiście o odpowiedniej skali i mogliśmy się bawić trochę bez boleśnie, bez konsekwencji. I modelować już swoje, powiedzmy, procesy w bardzo prosty sposób. To przede wszystkim dało jedną wspaniałą rzecz. Nie tylko ujednolicenie wizji i koncepcji, ale przede wszystkim nienarzucenie tej wizji i wypracowanie jej przez zespół, i każdy tak naprawdę czuł się trochę ojcem tego, tego projektu, tej koncepcji, więc każdy miał te swoje 5 groszy, tego swojego wkładu, ten swój pomysł. Niektóre były lepsze, niektóre były gorsze, oczywiście nie. Ktoś chciał wyburzyć ściany, ktoś nie chciał wyburzyć ściany. Normalna rzecz. Były niektóre bardziej kosztowne, niektóre mniej. Ale poprowadziliśmy do tego pewnego rodzaju konsensusu i sematu. Trzeci dzień, jakby już kiedy klepnęliśmy wspólną koncepcję, no to już była większa praca związana z tym, jak to wszystko wdrożyć i poukładać. Wyznaczyliśmy kamienie milowe. Opracowaliśmy szczegółową listę zadań oraz staraliśmy się nakreślić pracochłonność tych zadań, przede wszystkim przypisać zasoby, osoby i koszty, również tych zadań, tak żeby ten projekt był faktycznie jakby nie tylko wykonawczy względem zadań, ale też budżetowy. Także nasze warsztaty skończyły się. Hmm, takim dosyć potężną bazą do wykonania i wkroczyliśmy w fazę realizacji takiego projektu. Trwała 12 miesięcy. Raz na tydzień spotkaliśmy się z grupą projektową. Analizowaliśmy wykonane rzeczy, planowaliśmy kolejne, modyfikowaliśmy w trakcie mikro zmiany, analizowaliśmy ryzyka, budżety, wykonania. Mieliśmy tam około 12 milowych i 400 zadań do wykonania, bardzo grubnie opisanych, Nie, to nie były oczywiście czynności terminy, osoby odpowiedzialne, więc mogliśmy to spokojnie monitorować i dostosować się przede wszystkim do potrzeb możliwości produkcji. Wiadomo, przychodziły wakacje, mieliśmy większe możliwości. Co się wydarzyło? Kilka takich prostych przykładów. Tylko w ramach mapowania nam dosyć fajnie też to wychodziło. Jak wyglądał proces, jak się zachował transport międzyoperacyjny w tych procesach, i widzieliśmy od razu, że Maszyny, akurat tokarki pojedynczo ustawione, mogliśmy łączyć w linie produkcyjne, więc już tutaj na samym takim prostym schemacie wyeliminowaliśmy transport o 30%. Nie tylko transport tam był wyeliminowany, ale też czynności pracownika akurat. Ognięcie produkcyjnym chyba nagram następny odcinek, bo to jest chyba jedno z moich ulubionych. Tak naprawdę, narzędzi najprostszych do odkrycia i wdrożenia. Chyba najłatwiejsze, najtańsze usprawnienie, jakie może być. Ale nagram to następnym razem. W koncepcji gniazda zostaliśmy dalej, bo mieliśmy gniazda dwumaszynowe. No i tu też było trudne wyzwanie, bo chcieliśmy zrobić maszyny, w gniazda w trzymaszynowe. I zostało to też wdrożone. Tak było dosyć dużo wyzwań, też obiekcji rozmów z pracownikami w tym temacie ale to myślę że też pewnie kiedyś pokuszę się o nagrywanie takiego odcinka związanego z tym jak rozmawiać z pracownikami na produkcji kiedy prowadzasz taką dosyć trudną zmianę no bo na pierwszy rzut oka ma być bardziej pracochłonna ale też trzeba to zrobić tak żeby nie była obszar pakowania też przetransformowaliśmy go można powiedzieć całkowicie Mieliśmy takie, powiedzmy, bardzo nazwijmy to sztywne pakowanie, stanowiska, schematy. Osoby, które to pakowały, utarty już w pewien sposób jakieś stoły standardowe, a my zbudowaliśmy elastyczny taki obszar pakowania. Tak to też nazywaliśmy, ponieważ mieliśmy mobilne stoły, stanowiska, mogliśmy łączyć stoły, zwiększać powierzchnię ich a przy większych detalach, przy mniejszych detalach, dostosować się bardziej do detalu. Aniżeli jakby stanowisko, musi być na każdy detal. tak? Więc my mogliśmy tu elastycznie dosyć to fajnie modelować I, i też tutaj walczyliśmy o wzrost wydajności, akurat o 60%. I to zostało zrealizowane, więc przy tej okazji, zmiany layoutu, wydarzało się wiele innych działań. Jeżeli tego słuchasz, to nie widzisz właśnie tego slajdu, który się zmienia. Ale jeżeli oglądasz, no to może zaobserwować w takim tempie kroki zmian poszczególnych maszyn na tej hali. Tak? Taka symulacja jest, jak to się wszystko zmieniało w czasie. Przez te 12 miesięcy to jest jedna z przykładowych hal, i faktycznie jakby cała ta trudność, można tak powiedzieć, to była w, planie, w planowaniu takim typowym projektu przeprowadzki, nie wiem, zmiany. Urządzeń maszyn na hali, to jakby można powiedzieć sobie, dobrze poukładasz w czasie i w harmonogramie Ganta, no to jesteś w stanie się to zmie zmieścić tak, w tym wszystkim, jeżeli nie wyjdą jakieś niespotykane okoliczności, oczywiście, wiadomo, tak jak wspomniałem, mieliśmy gdzieś wakacje, no to mogliśmy sobie na więcej pozwolić. No, musieliśmy też to korygować z produkcją, kiedy wchodziliśmy na jakiś jeden obszar, oni musieli sobie zrobić jakiś zapas. Więc to też było dla nas ważne. Musieliśmy też dosyć mocną selekcję wykonać rzeczy, które są niepotrzebne na hali, zrobić jakieś tymczasowe gdzieś magazyn, żeby móc się ustawiać. Więc przerwa w produkcji jednej maszyny była bardzo ważna, dlatego żebyśmy to widzieli nie tylko tydzień wcześniej, tak? już miesiąc tak naprawdę wcześniej widzieliśmy, albo dwa, nawet że będzie ten termin na tą maszynę. Przypadał, więc produkcja mogła zareagować. Oczywiście czasem się zdarzało w drugą stronę, kiedy my musieliśmy ustąpić produkcji i tak dalej, ale to, są, to jest życie, tak, rzeczywistość i firma. Podsumowując ten projekt, mówiliśmy o tych eliminacjach transportu i tak dalej, które pokazywałem na, mówiłem o nich wcześniej, no ale też mieliśmy ten lead time tej rodziny produktów i udało nam się tak, mieliśmy z 28 do 18 dni zejść, uzyskaliśmy 23 dni. Zmniejszyliśmy ten zapas międzyoperacyjny o 34%, w ogóle też wdrożyliśmy inne pojemniki. Okazało się w tym całym projekcie, że lepiej, bardziej elastycznie można to magazynować w mniejszych pojemnikach, co też będzie nam determinowało mniejszą seryjność, elastyczność większą. Redukowaliśmy ten transport międzyoperacyjny, więc zdecydowanie szukaliśmy tutaj takiego potencjału do tego, żeby o 20-40% tego transportu było mniej. Dodatkowo mieliśmy sprostać temu wzrostowi obciążenia o 60%, no i tak, musieliśmy to zaplanować. Oczywiście były lekkie obsunięcia, przesunięcia zarówno popytu, zarówno u nas zmian, jak to w rzeczywistości wynika, no ale koniec końców. Udało nam się uruchomić wszystkie maszyny, wdrożyć, poustawiać i odpalić proces na zdecydowanie wyższym poziomie o 60%. A tak, w skrócie, chciałem Ci pokazać, że jednak to trochę wygląda jak sztuka, ale nie jest to coś, czego nie można pojąć. Pokazałem, mówiłem Ci o kursie, ale też z nami spokojnie jako Linuxem Plan możesz współpracować. Jeżeli jesteś w tej perspektywie zakładam pewnie nowej hali, albo wzrost tej produkcji, widzisz, że jakby inwestycyjnie wchodzisz na wyższy poziom, to zauważ to. Czy nie jest to pora na to, żeby zmienić układ maszyn? Czy dzisiaj nie latasz z pustymi taczkami? Czy dzisiaj jakby pracownicy zatrudniasz tych pracowników, a tak naprawdę nie idzie wydajność w górę? Czy te maszyny, właśnie tak lokujesz gdzie, gdzie możesz? Każdy ci przychodzi i mówi o, o tym, że nie ma miejsca, więc ja cię mogę zaprosić tylko na takie warsztaty z nami. Warsztaty layoutowe, układania maszyn, gdzie jakby jako my specjaliści wnosimy tą wiedzę inżynieryjną w zakresie danych, analizy, ale to jest raz. Dwa, jakby tego prawidłowego przepływu. Przez, przez tą halę produkcyjną i jakby wdrożenie tego skutecznego tak ustawienia tych maszyn żeby ci to pomogło więc jeżeli jesteś to zapraszam cię na naszą stronę po prostu in plan na dole masz oczywiście formularz do kontaktu z nami więc zawsze możesz do nas napisać góry masz bezpłatną konsultację jeżeli chcesz z tego skorzystać jeżeli sobie piszesz warsztaty layout szkolenie layout no to najprawdopodobniej też wejdziesz na naszą stronę internetową i gdzie też to widzisz gdzie wykonujemy takie warsztaty w twojej firmie niektóre to są krótkie warsztaty tak bo mówimy o tej formie jak zaplanować sobie to ułożenie więc mówimy o jednym czasem albo trzech dniach Koszt takiego warsztatu to z reguły u nas od 8,5 tysiąca do, do 19 tysięcy złotych, gdzie staramy się poukładać tą produkcję razem z wami, tak, żeby zniwelować ten chaos na, na produkcji właśnie i poukładać sobie to w optymalny sposób, jeżeli chcesz oczywiście nie tracić tak, nie tylko mówię pieniędzy, ale przede wszystkim czasu, wydajności, możliwości. Więc warto po prostu skorzystać z takiego warsztatu z nami, gdzie przeprowadzimy Cię krok po kroku przez tą koncepcję. No i wy razem wspólnie opracujemy kształt, wynik takiego Twojego ułożenia maszyn. Poparty danymi liczbami, ale też będący takim dziełem wspólnym dla Was. Więc no nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić na warsztaty z Green Action Plan w ramach layoutu. I, i to przede wszystkim tyle tak naprawdę dziękuję i za dziś za to że spędziłeś tą chwilę ze mną tak jak wspomniałem chyba następny temat to, będą, to będzie gniazdo produkcyjne taka moja najlepsza metoda na to jak szybko łatwo usprawnić dosyć skutecznie proces i podnieść jego wydajność więc proszę cię zostań za mną jeżeli możesz to zasubskrybuj ten kanał i obserwuj nas po więcej także do zobaczenia cześć